środę 24 kwietnia w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu Daj siebie innym zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Konkursy organizuje Hospicjum imieniem Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. W tym roku były ogłoszone dwa konkursy. Jeden pod tytułem Rozkwitnij w nadziei, drugi konkurs filmowy Daj siebie innym. Oba konkursy zostały właśnie zorganizowane w ramach akcji Ogólnopolskiej Pola Nadziei. Jest to akcja w całej Polsce, rozpoczyna się jesienią, sadzeniem właśnie żonkili. No i takie podsumowanie odbywa się w bibliotece. Bardzo dziękujemy dzisiaj właśnie po raz kolejny Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, że możemy tutaj gościć. To jest takie podsumowanie i wydarzenie, które cieszy się dużym powodzeniem. 140 prac wpłynęło na konkurs, więc bardzo dużo. W tym roku były to doniczki ozdabiane na wzór żonkilowy. W konkursie mogły wziąć udział zarówno przedszkolaki, i to była taka najliczniejsza grupa, później uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku szkoły ponadpodstawowe się spisały, mamy nowe szkoły, które wzięły pierwszy raz udział w akcji, także bardzo się cieszymy z tego powodu. Fundatorem nagród jest stowarzyszenie. Każdy dzisiaj otrzyma pamiątkowy dyplom, zarówno za udział i słodkość, no bo jakże by inaczej, i nagrody rzeczowe. Są to związane raczej z plastyką i filmem. Hospicjum w akcji Pola Nadziei jest już 13 rok. Co roku przybywa nam właśnie placówek, które chętnie biorą udział w tej akcji. Organizują dla nas też różne akcje, które pomagają nam w działalności. Także no, nie jest to tylko 1%, 1,5% już teraz, ale możemy liczyć na wsparcie placówek, z czego jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie witamy na naszym rozstrzygnięciu dwóch konkursów. Konkursu filmowego Daj siebie innym i konkursu plastyczno-technicznego Rozkwitnij w nadziei. W konkursie Rozkwitnij w nadziei, tym plastycznym, wpłynęło 140 aż prac. Wszystkie te prace są tam w holu wystawione, można obejrzeć. Były bardzo, bardzo trudny był wybór. Panie tutaj potwierdzą. I bardzo, bardzo się cieszymy, że tak licznie wzięliście w nim udział. Za rok pewnie też coś wymyślimy. Dla Portalox Mariusz Jaszczurowski.